Przegląd najważniejszych wydarzeń podsumowany w naszym programie. Zaczynamy studio Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Wsparcie dla małych ojczyzn. Orlen wjeżdża na tory Formuły 1. Finansujemy płockie szkoły publiczne. Kilka miesięcy temu informowaliśmy Państwa o ruszającym programie Moje Miejsce na Ziemi. Fundacja Orlen Dar Serca podczas uroczystej gali podsumowała pierwszą edycję tej akcji i wręczyła granty dla beneficjentów z całej Polski. Ponad 2 miliony złotych trafiło do blisko 300 organizacji z całej Polski. Program Moje Miejsce na Ziemi skierowany był do lokalnych środowisk, które chciały zrealizować pomysł na zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. Macie uśmiech, macie determinację, macie siłę, jesteście wspaniałą drużyną. Tam właśnie, w tych małych, lokalnych ojczyznach. Z naszej strony i ze strony zarządu PKN Orlen będziemy się zawsze starać, by uczestniczyć w takich akcjach, by nie gasić tego płomienia, tej aktywności takiej lokalnej. Zawsze będziemy do tego, proszę Państwa, dążyć. I zawsze wszyscy musimy dążyć do takiej jednej bardzo ważnej rzeczy. Zostawmy to, co odziedziczyliśmy, jeszcze lepszym dla następnych pokoleń. Laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu przez Radę Programu składającą się z przedstawicieli fundacji. Najwyższe oceny otrzymały te inicjatywy, które przyczynią się do pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu, zaangażują w działania mieszkańców, a także wyróżniały się oryginalnością projektu. Kierowaliśmy się tym, aby po pierwsze to były organizacje z całej Polski. To było dla nas bardzo ważne. Po drugie chcieliśmy, żeby to były projekty włączające jak najwięcej różnych innych organizacji, szkół, bibliotek, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, tak żeby ten projekt skupiał wokół siebie całe społeczności, całe osiedla, całe wsie, całe miasteczka. Wśród wyróżnionych można znaleźć m.in. takie projekty jak rozbudowanie zbiorów muzeum, organizację turniejów sportowych, warsztaty dotyczące pierwszej pomocy, zajęcia artystyczne dla młodzieży ze świetlic środowiskowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na kursy kwalifikowane pierwszej pomocy oraz na zakup fantoma szkoleniowego właśnie w celu uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji oraz ćwiczenia po prostu razem z druhami oraz też dziećmi, których też chcemy po prostu szkolić w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wsparcie finansowe w wysokości od 3 do 15 tysięcy złotych otrzymały fundacje, stowarzyszenia, instytucje kultury, ochotnicze, straże pożarne, szkoły i inne organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej. Laureaci będą realizować swoje projekty w całej Polsce do końca czerwca 2019 roku. Orlen został oficjalnym sponsorem teamu Formuły 1, w którym w nowym sezonie będzie jeździł Robert Kubica. Nasze logo będzie obecne na bolidach oraz kombinezonach zawodników występujących w najbardziej prestiżowych i najpopularniejszych wyścigach świata. Nigdy jeszcze polska firma nie była tak mocna w F1, czyli królowej motosportu. Dla Orlenu, który jest obecny na 6 kontynentach w ponad 90 krajach, a 60% obrotu pochodzi z rynków zagranicznych, możliwość zaistnienia w świecie F1 jest elementem promocji międzynarodowej, zwłaszcza, że wspieramy też innych polskich sportowców odnoszących sukcesy na światowych arenach. Orlen przynosi szczęście siatkarzom, lekkoatletom. Mamy nadzieję, że Orlen przyniesie szczęście również Kimowi Williams. Bo po raz pierwszy w historii mamy nie tylko swojego reprezentanta w Formule 1, ale Orlen i Polacy mają swój zespół. Bardzo miło mi jest powitać PKN Orlen jako partnera Williams Racing na sezon 2019. Będę reprezentował Polskę na całym świecie po raz kolejny w moim powrocie w Formule 1, ale tym razem jest to bardzo specyficzny moment, ponieważ będziemy razem reprezentować Polskę, ja razem z PKN Orlen, także trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia na torze. Williams koncentruje się na projektowaniu i rozwoju samochodów wyścigowych rywalizujących w Mistrzostwach Świata Formuły 1 od czasu powstania. W 1977 roku zdobył 16 tytułów mistrzowskich.
Nasza firma w ramach zainicjowanego w tym roku programu edukacyjnego przeznaczyła 200 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni fizycznych i chemicznych szkół ponadgimnazjalnych w Płocku. 6 placówek otrzymało sprzęt dydaktyczny, który pomoże w nauce poprzez zastosowanie teorii w praktyce. Wdrożenie programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych jest realizowane w ramach programu Orlen dla Płocka. Nasz koncern zdecydował o przyznaniu dofinansowania wszystkim szkołom, które zgłosiły się do programu edukacyjnego. Zespołowi Szkół Zawodowych Skłodowskiej Kirii, Zespołowi Szkół Budowlanych nr 1, 3 Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi, 4 Liceum z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołowi Szkół Usługi i Przedsiębiorczości oraz Liceum imienia Stanisława Małachowskiego. Dokonaliśmy bardzo dużo zakupów z różnych dziedzin fizyki, optyka, akustyka, prąd stały. Zakupiliśmy też teleskop słoneczny, który pozwoli obserwować wyładowania na Słońcu. Myślę, że bardzo one wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły, ale też zdecydowanie pomogą uczniom opanować wiedzę, zrozumieć, pojąć szereg zjawisk fizycznych, bo nic tak nie przemawia do wyobraźni, jak właśnie możliwość doświadczenia, przeprowadzenia, opisania zjawiska na podstawie wykonanego wcześniej eksperymentu. Podczas inauguracji programu uczniowie pod kątem swoich opiekunów zaprezentowali doświadczenia z praw fizyki, optyki, prądu elektrycznego i akustyki, pokazując, na co pozwalają pomoce naukowe przekazane przez Orlen. Dotknąć tej fizyki przysłowiowo, co jest wiadomo lepsze niż takie suche fakty, tabelki. Łatwiej po prostu tego doświadczyć, poprzekształcać, po prostu więcej kojarzymy z faktów, jak coś dotkniemy, niż jak czegoś, coś po prostu zobaczymy, zapamiętamy. Tak? I przez to, że to dotykamy, mamy z tym do czynienia. Poza pomocą finansową dla płockich szkół czy Politechniki Warszawskiej, która liczona jest w milionach złotych, Orlen w tym roku podpisał list intencyjny z mazowieckim kuratorem oświaty i delegaturą kuratorium w Płocku na organizację praktyk zawodowych w naszych spółkach grupy kapitałowej Orlen, gdzie znajdzie się miejsce dla kolejnych mieszkańców Płocka. Teraz o inicjatywie, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem młodych płocczan. Orlen zaprosił na kolejne przedstawienie teatralne dla dzieci, a grudniowe spotkanie z Królową Śniegu było ostatnim, zamykającym ten sezon w ramach działań pod hasłem Orlen dla Płocka – Dzieciństwo z uśmiechem. Inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Również i tym razem Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku wypełnił się po brzegi. Udział w bezpłatnych przedstawieniach jest bardzo wysoko oceniany przez rodziców i opiekunów. Inicjatywa jest bardzo cenna i potrzebna. Ja sama mam córkę w wieku przedszkolnym i ona czeka na te przedstawienia i wręcz pyta się, kiedy będzie kolejne. Im wcześniej zaszczepi się w dziecku taką potrzebę obcowania z kulturą, tym bardziej to będzie owocowało w przyszłości. Dzieci obejrzały przedstawienie Królowa Śniegu, piękną bajkę o wielkiej sile przyjaźni i dobrego serca. Z zainteresowaniem śledziły losy Kaja i Gerdy, których przygody i pokazane sytuacje często wywoływały uśmiech. Teatr i przede wszystkim lubię spędzać czas z rodziną. Po przedstawieniu na uczestników czekała słodka niespodzianka i soki marki O. To było już ostatnie spotkanie teatralne w ramach projektu Orlen – Dzieciństwo z uśmiechem w tym roku. We wszystkich przedstawieniach udział wzięło około 2200 młodych widzów. To wydanie studia Grupy Orlen dobiegło już końca. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na następny program, a ten już za tydzień. Do zobaczenia.